Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Mateusz, witam was w odcinku, w którym odpakujemy sobie dwa mystery boxy. Moi drodzy, oto pierwszy mystery box, który kosztował dokładnie 10 zł, no i oczywiście drugi mystery box, który kosztował mnie, no troszeczkę więcej, bo 1000 zł. Dobra, moi drodzy, więc bez zbędnego przedłużania lecimy oczywiście z pierwszym mystery boxem. No jak teraz myślicie, od którego mystery boxa zacznę? Od tego za 10 zł, czy od tego za 1000 zł? Dobra, więc mam nadzieję, że już tutaj niczego nie porozwalałem. Chociaż nie, chyba tylko przecięłem taśmę. Dobra, teraz będę jak chirurg, czyli po prostu jedne szybkie cięcie, tak? 10 zł, nie jest to dużo. Dobra, a więc bez zbędnego przedłużania lecimy. Oczywiście mnóstwo folii, tak jak chyba w każdym zamówieniu. Moi drodzy, pierwszy produkt. Uwaga, uwaga. Tak, ołówki, po prostu ołówki. 10 ołówków. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ile taki ołówek jeden może kosztować, ale wydaje mi się, że już tutaj praktycznie cała skrzyneczka nam się zwróciła. W ogóle chyba zgłoszę reklamację, bo dwa ołówki są bez gumki. I lecimy do drugiej rzeczy. A druga rzecz to... książka. Wow, tego naprawdę się nie spodziewałam, bo przed zamówieniem, co ciekawe, musiałam napisać, co robię w wolnym czasie. Napisałam, że lubię oglądać filmy kryminalne, więc dostałem... chyba książkę kryminalną. Mistrz szwedzkiego kryminału. No, także lubię oglądać filmy kryminalne, dostałem książkę. Super. Okej, moi drodzy, i ostatnia rzecz, której na pewno, której naprawdę chyba nikt się nie spodziewał. Ja też naprawdę się nie spodziewałem. Czy okej, książka jest okej, tak? Ale wszystkiego bym się spodziewał, ale nie tego. To jest, moi drodzy, ostatnia rzecz. Zapytacie się pewnie, ej Mateusz, co to jest właśnie w tym woreczku? Są jakieś narkotyki? Co to jest? To są, moi drodzy, świeżaki. Drobna poprawka, to nie są świeżaki, tylko śmieciaki. Czyli coś takiego, co ma jakiś kształt, jest po prostu gumowe i tego dostałem, uwaga, uwaga, 4 sztuki. Nie mam dlatego, słuchajcie, pojęcia, ile coś takiego może kosztować, więc jak ktoś się takim czymś interesuje, to może napisać oczywiście w komentarzu, na ile właśnie wycenia takie 4 świeżaki. Okej, moi drodzy, musiałam aż odsunąć kamerę, bo nie mieściłem się w kadrze razem z tym pudełkiem. O kurde, chciałam tutaj o z góry. No to co, moi drodzy, otwieramy. To co, moi drodzy, bez przedłużania oczywiście lecimy z pierwszą rzeczą i w sumie fajnie było, gdybyście w tym momencie zostawili łapeczkę w górę. No bo naprawdę, takie poświęcenie, więc uwaga, nie zgadniecie, co tutaj będzie, uwaga, uwaga. Dobra, zacznijmy od pierwszego pudełka, które wygląda naprawdę bardzo tajemniczo. Myślałam na początku, że jest to telefon, no ale nie ma tutaj żadnego znaczka i to pudełko jest zdecydowanie za małe. Dobra, otworzyłem sobie i co my tutaj mamy? Mamy tutaj paragon, mam nadzieję, że to nie jest jakiś dług do zapłaty. Nie, jest tutaj, słuchajcie, Paysafe Card za 20 zł. Oto kod dla was, 20 zł jest do wygrania, kto pierwszy, ten lepszy. Dobra, lecimy dalej, następna rzecz to słuchawki. Słuchawki, słuchajcie, dokanałowe. Okej, słuchawki naprawdę bardzo fajne. Czerwone, także niezły mają kolor. Dobra, słuchawki sobie odkładamy i lecimy, słuchajcie, z kolejną rzeczą. Moi drodzy, widzę już tutaj dwie naprawdę mega, ale to mega świetne rzeczy. Dlatego ja sobie oczywiście stawię na koniec. I weźmy sobie, słuchajcie, to. Czyli reklamówkę. Tu jest, czy tu jest, czy tu jest. Czy tu serio jest misiek? Tak, słuchajcie, to jest właśnie misiek. Nazywa się Pongo. Ale słuchajcie, oczywiście możecie nazwać tego pieska w komentarzach, jakieś tam imię mu wybiorę. No i moi drodzy, zostały dwie ostatnie najlepsze rzeczy. Uwaga, uwaga, słuchajcie, dostałem samochodzika firmy Ugo. I słuchajcie, to jest naprawdę mega, ale to mega super fajna rzecz, ponieważ jest to samochodzik, oczywiście na pilot, bezprzewodowy. Moi drodzy, ten mały samochodzik rozpędza się do 25 km na godzinę. Oraz ma, słuchajcie, opony oraz przód dopasowany do takich nietypowych, że tak powiem, powierzchni. Więc słuchajcie, naprawdę wydaje mi się, że będzie się tym naprawdę super jeździć. Jest to, słuchajcie, Ugo Scorpio, który, moi drodzy, rozpędza się aż do 25 km na godzinę. Tak, do 25, taki mały samochodzik. To jest, słuchajcie, pilot, który, jak widzicie, ma zasięg, ma jakby siłę do 2,4 GHz. Dobra, za chwilę sobie oczywiście zrobimy test takiego samochodziku, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ została ostatnia rzecz. Moi drodzy, właśnie odpakowałem tą ostatnią rzecz i okazało się, że mi się to wszystko nie nagrało, bo powstał jakiś tam error kart pamięci. Więc po prostu pokażę wam, co to jest. W ogóle było do tego osobne pakowanie. Po rozpakowaniu tego wszystkiego nic się nie nagrało. A więc mianowicie, słuchajcie, jest to kolejny samochodzik firmy Ugo. Oczywiście link do firmy Ugo, do stronki Ugo macie po prostu w opisie. Można sobie tam coś popatrzeć, albo po prostu kupić coś. Jak widzicie, mam już pakowanie. I ja, słuchajcie, powiem teraz troszeczkę o tym samochodziku coś. Ponieważ to nie jest ten sam, słuchajcie, samochód. Tylko po prostu to... wow. Złożymy sobie instrukcję. To jest, słuchajcie, model wyżej. Ten samochodzik jest to Ugo Scorpio, natomiast ten... jest to Ugo Monster. Czyli, moi drodzy, samochód, który rozpędza się nie do 25, ale do 45 km na godzinę. Jak widzicie, już ten samochodzik naprawdę mega fajnie się prezentuje. I słuchajcie, co on sobie takiego ma? Jest on przede wszystkim wodoodporny. Ma, słuchajcie, amortyzację, żeby po prostu lepiej się dopasowywać do powierzchni. No to co, moi drodzy?
A więc jak wiecie, moi drodzy, samochodziki są już w pełni naładowane, w pełni sprawne. Więc słuchajcie, okazało się, że te dwa samochodziki można naładować poprzez ładowarkę, a te dwa piloty po prostu są na baterii. Więc tylko tutaj są potrzebne baterie, a tak jak mówiłem wcześniej, te dwa samochodziki firmy Ugo można sobie po prostu podładować na prąd. Dobra, więc włączamy teraz mniejszego, Ugo Scorpio. Tutaj się go włącza, jak widzicie, podświetla się w ten sposób. I tutaj mamy do niego pilot. Nie, to jest tak, to jest do niego pilot, włączamy sobie tędy. Nie, jeszcze może nie zaczniemy jazdy, bo jeszcze sobie włączymy to. Ten samochodzik już tutaj jest włączony, jeszcze trzeba tutaj tylko włączyć pilot. Proszę bardzo, pilot jest już włączony. Także co, moi drodzy, zaczynamy. Uwaga, zderzenie teraz dwóch samochodów. Michał, dawaj. Dawaj, niech się zderzą. Czekaj, niech się zderzą. No, ten wygra. Jak widzicie, samochodzik jak najbardziej fajnie działa. Po prostu trzeba tylko nauczyć się nim sterować, bo to jest póki co troszeczkę trudne. Ale wydaje mi się, że jak najbardziej jest to do wykonania. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego samochodziku firmy Ugo, tak samo jak i ten. Tylko będzie to Ugo Scorpio, który rozpędza się nie do 405, tak jak ten, tylko do 25. Dobra, wszystko jest już włączone, przepraszam w ogóle za wiatr, ale chyba za chwilę będzie padać. Także co, kładziemy sobie Ugo Scorpiona, no i co, no i lecimy. Uwaga, Michał! No, także słuchajcie, to było właśnie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Linki do dwóch samochodzików oraz do firmy Ugo. W ogóle wygląda tym trochę jak debil. Są oczywiście w opisie. Naprawdę polecam sobie zobaczyć, być może nawet coś kupić, bo widzicie, no samochodziki naprawdę mega, to mega fajnie, spisuje swój egzamin. I jeśli ktoś nie ma co robić, albo po prostu no chce mieć troszeczkę przyjemności, naprawdę polecam, bo ja tak naprawdę pierwszy raz nimi jeżdżę i już naprawdę czuję się mega fajnie. Znaczy, czułem się mega fajnie. Także co, Michał, czy wszyscy muszą zostawić łapeczkę w górę? Powiedz. Dokładnie tak, komentarz też zawsze mile widziany. No i co, to na tyle. Siema. W ogóle do mnie coś widzowi. No.